Brutalna prawda o narcyzach, która przyspieszy twój powrót do zdrowia. Narcyzi nigdy nie otrzymują zgody na wykorzystywanie nas. Ale to my pozwoliliśmy na to z powodu naszej nieznajomości zasad na temat psychofagów. Nie byliśmy zakochani. To było przywiązanie oparte na uzależnieniu chemicznym. Narcyz sprawił, że stałaś się od nich zależna jak narkoman. Zostałaś poddana praniu mózgu przez narcyza. Najpierw po to, by poczuć idealną, natchnioną miłość, a potem przejść do samozniszczenia. Toksyczni ludzie zrobią wszystko, abyś nie poznała prawdy, co się z tobą stało. Twoje wyzdrowienie jest proporcjonalne do twojego zrozumienia narcyzmu i jego skutków. Jeśli nie zrozumiesz, jeśli nie uświadomisz sobie tego, nie wyzdrowiejesz w pełni. Narcyzi wybierają i przygotowują swoje cele do nadużyć. Wszystko, co robią narcyzi, polega na władzy i kontroli. Bez informacji o celach i ich zachowaniu narcyzom trudno jest manipulować. Siła narcyza jest odwrotnie proporcjonalna do twojej. Im słabsza jesteś, tym silniejszy on się czuje. Narcyzi są ekspertami w wyczuwaniu subtelnych zmian w twoim zachowaniu. Doskonale czytają ludzi. Narcyzi są bardzo biegli w taktykach dzielenia i podbijania, izolując cię od rodziny i przyjaciół, którzy normalnie by cię wspierali. Zawsze ukrywają swoją przeszłość. Historie, które ci opowiadali, były tak zwanymi półprawdami. W przeszłości znajdują się wszystkie ich zbrodnie. Przeszłość zawiera ich mnóstwo ofiar. Dlatego tak dokładnie ukrywają swoją przeszłość. Narcyzi planują i knują z dużym wyprzedzeniem. Zawsze starają się mieć alternatywę lub ewentualności. Twoje zniszczenie było zaplanowane, podobnie jak twoje zastępstwo. Twoje zniszczenie zostało zapoczątkowane nieświadomie przez ciebie. Twój umysł został przeprogramowany i zaczęłaś internalizować program destrukcyjnych myśli i impulsów, które prowadziły do twojej klęski. Nie zostałaś przez nikogo uświadomiona, ostrzeżona, więc nigdy nie byłaś przygotowana na to, co cię spotka. Twoje dalsze tortury zależą od tego, czy masz odwagę zastosować metodę zero kontaktu. Sukces twojej przyszłości zależy od tego, jak bardzo potrafisz rozwikłać swoją przeszłość. Nikt, kto nie przeżył okropnych następstw porzucenia przez narcyza, tak naprawdę nie ma pojęcia, przez jakie piekło przechodzisz. Całkowite wyleczenie będzie prawdopodobnie najtrudniejszym wyzwaniem, przed jakim kiedykolwiek stanęłaś. Prawo zgodności oznacza, że boska sprawiedliwość dosięgnie tych, którzy cię wykorzystali. Chociaż możesz tego nigdy nie zobaczyć, takie jest prawo wszechświata, boskie prawo. Więc możesz porzucić gniew i ból. Jeśli oglądasz ten film, to jesteś jednym ze szczęśliwców. Wielu osobom wykorzystanym przez osoby zaburzone nie udaje się i popełniają samobójstwo. Więc jesteś ocalałym, silniejszym niż kiedykolwiek sobie wyobraziłeś.